Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie karpia w stylu węgierskim. Mi się wydaje, że przepis Wam się bardzo spodoba. Widzę Waszą reakcję na rybę po cygańsku na moim kanale, więc teraz będzie karp taki właśnie w stylu węgierskim z papryką, więc ja Was serdecznie na film zapraszam. I teraz tak, mam tutaj dwa filety z karpia. Karp miał około 2 kg, w sumie to miał 2 kg. Wyfiletowałem go, mam takie dwa filety. Te filety musimy sobie poporcjować i usmażyć oczywiście. I teraz tak, no będę robił to tym sposobem, żeby nie było tych ości, tych tutaj drobnych. Więc muszę nacinać jedno przy drugim. To już znacie, ja Wam pokazywałem ten sposób. Tak nacinam co 2-3 mm do końca tą rybę. Po prostu musicie słyszeć, że te ości są faktycznie przecinane. To bardzo ładnie słychać. Ok. Teraz jak już mam to ponacinane w ten sposób, to ja sobie porobię porcję. No po prostu będę robił takie kawałeczki. Ok, karpie mam poporcjowanego. Teraz ja go tylko klasycznie posolę. Dodam pieprzu. To samo z drugiej strony. Z drugiej strony również solimy. I dodajemy pieprz. No i tak, mam tutaj mąkę. Mąkę mam pszenną i wymieszałem ją sobie z mąką ziemniaczaną. To jest stosunek 50:50, czyli mam pół mąki, połowę objętością mąki pszennej i połowę mąki ziemniaczanej. Do tego po prostu wkładam te kawałki ryby. Do żadnego jajka nic, żadnych kombinacji alpejskich nie tworzymy. To jest po prostu najprostszy sposób i bardzo dobry sposób. I w ten sposób postępujemy z całą rybą. I idziemy to zaraz smażyć. Więc na patelni rozpuszczam smalec do smażenia tych ryb. I dlaczego smalec? Dlatego, że na smalcu ryby usmażycie, ona będzie bardzo fajna, później suchutka, nie będzie ciekała olejem. To mi kiedyś ktoś zdradził taki knef i po prostu od tego czasu to stosuję. No i jak już się smalec odpowiednio rozgrzał, układamy rybę i układam pozostałe kawałki. Ryba tam nie się smaży na maszynce, a my sobie tutaj przygotujemy składniki do sosu, w którym ta ryba będzie po prostu jakby zanurzona, tak? Więc marchewka, 3 sztuki. Takie średnie marchewki. Wszystko ścieramy na tych dużych oczkach. Następnie jedna pietruszka. To jest wszystko, co ścieramy na tarce. Teraz dwie cebule. To są takie mniejsze cebule, nie potrzebujemy tego za dużo. I tą cebulę potniemy sobie w piórka. No i zostały nam do pokrojenia jeszcze papryki. Paprykę potnę sobie w takie paski, ale te paski jeszcze potnę na mniejsze części, zobaczcie. Ale też nie za drobno, nie chcę tego właśnie ścierać na tarce, chcę, żeby ta papryka się tam po prostu jakoś odznaczała, wyróżniała. Ok, paprykę pokroiłem, ale stwierdziłem, że te dwie małe cebulki było za mało, więc dokładam jeszcze takie dwie malutkie. Więc jak będziecie to robić, to po prostu dwie średnie cebule i będzie ok. Bo to naprawdę jest troszeczkę mało. Dołożę jeszcze dwie takie same i będzie git. O
Okej, wszystkie składniki mam przygotowane, teraz idziemy na kuchenkę i będziemy to sobie już składali wszystko razem na patelni. Będziemy to smażyli, gotowali, dusili. Zaraz zobaczycie. Więc teraz tak. Do patelni lub takiej brytwanki, jak ja mam do smażenia, dodaję 1,5 łyżki masła klarowanego. Dlaczego masło? Dlatego, że jak ten sos nam zastygnie, to oliwa czy olej to zawsze cały czas by było takie rzadkie, a masło ono po prostu jak będzie zimne, bo tą rybę podaje się na zimno, tak samo jak rybę po grecku, ono po prostu zastygnie i zwiąże ten sos, że nie będzie to takie po prostu rzadkie wszystko. A oliwa to nigdy nie zastygnie, ona zawsze będzie po prostu płynna. Jak się masło rozpuści, wrzucamy cebulę i podsmażamy. Jak już cebula się troszeczkę podsmaży, dodaję marchewkę wraz z pietruszką i na razie podsmażam tylko. Po chwili marchewka już jest no prawie że idealnie miękka. Teraz dokładam właśnie sobie paprykę. Jak widzicie, jeszcze nic nie doprawiam w ogóle tego. Teraz dodaję do tego około 100 ml wina. Ja mam wino czerwone, dodałem czerwone, może to być wino jasne, jeśli macie, nie ma problemu. Chodzi tylko o ten fajny posmak taki winny. Dalej smażę wino, to jest moment, ten alkohol odparuje, zostanie tylko sam taki właśnie posmak. Teraz na środku robię tutaj miejsce, dodaję pasatę pomidorową. Tej pasaty mam tutaj gdzieś, no niecałą szklankę, bo resztka z tej butelki. I tu mam przecier pomidorowy i jeszcze dodaję 3 łyżeczki przecieru. Takie kopiaste łyżeczki. A teraz tak, wiadomo, wszystko trzeba posolić porządnie, bo to jałowe jest strasznie w tym momencie. Mam też czubatą łyżeczkę papryki słodkiej, pieprz, no i wszystko razem mieszamy. Całkiem przyjemnie pachnie. Ja to teraz doleję jeszcze trochę wody, bo widzę, że tego sosu jest trochę mało. A chodzi o to, że ja teraz przykryję to pokrywką, żeby to się chwilę dusiło, żeby ta papryka była, żeby po prostu była bardziej miękka. Jak papryka będzie miękka, wtedy sos uznam za gotowy. Oczywiście trzeba będzie go jeszcze spróbować. Przykrywam, no i duszę jeszcze z 10 minut. No i po paru minutach tak wygląda mój sos. Papryka już jest miękka i właśnie o to mi chodziło, że ona była w takich większych kawałkach, bo to jest karp po węgiersku, więc ta papryka musi być widoczna w tym sosie. Dobra, teraz idziemy na stół i to wszystko sobie ładnie poskładamy. Więc tu mam sos, w tym pojemniku będziemy sobie to składali. Tutaj mam wysmażonego już karpia. Więc biorę łyżkę tego sosu, wykładam na dno naczynia. Teraz układam karpia. I znowu idzie sos. I znowu karp. Okej, znowu układamy warstwę sosu.
Oczywiście możecie sobie to zrobić niższe, nie tyle warstw, no ale ja chcę tyle właśnie, mam tyle karpia nasmażonego, więc... Okej, okay, już więcej warstw nie układam. Tak to wygląda. Teraz musi to po prostu mocno się schłodzić. Myślę, że to będzie dosyć ciekawie wyglądało. I na pewno będzie pysznie smakowało. Bo ja i sos już próbowałem, i tego karpia próbowałem. No zostało mi tutaj parę kawałeczków karpia i troszeczkę sosu. To jeszcze sobie zrobię to w miseczce. W jakiejś tam dodatkowej. I to wszystko. Więc ja wam przepis gorąco polecam. Wszystko spróbowane, wszystko naprawdę, naprawdę jest dobre. Sosik super, bardzo prosty jak widzieliście. Nie omijajcie tego składnika, tego wina, ponieważ no daje takiego fajnego jeszcze wymiaru smakowego. Wino miałem półsłodkie, takiego przeważnie używam. Nie używam wytrawnego, bo samego wytrawnego to nie lubię się napić. Nie za bardzo mi smakuje, a takie półsłodkie to zawsze można sobie jakąś lampeczkę jeszcze do tego i rybki wypić. Ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.